Radosław Kowalski, Kordel Zielonogóra, Tomasz Krzysztof Jankiewicz, dla was pierwszy na piątym awanturze, Kordel Zielonogóra i to szósty Filip Kołodziejski, również zawodnik Zielonej Góry. Pływający pod wodą, ale również na powierzchni, doskonale technicznie i myślę, że tylko uczyć się mogą młodsi zawodnicy, jak należy tyle światowym pływać. Rostow zanurzył się na Rostow Kawęczki pod wodę, no krótko mamy przyjemność obserwować go na powierzchni, ale taki to urok, który światowego na krótkie pływanie się. Proszę też obserwować się pod wodą, 25-26 Kawęczki, kolosalna przewaga. Radosław Kawęcki, ostatnie finiszowe mety. I patrzmy na tablicę wyników. Radek Kawęcki wygrywa 51-98. Bardzo dobry wynik Radka Kawęckiego. No, zdając jego program przygotować, to na pewno na tym tygodniu na ten